Siemno to was, z tej strony skąd dzisiaj kolejny odcinek z kieszonkowego przeglądu gier. Tak, dzisiaj pogramy sobie troszkę w Robert Bob, Man of Steel, może tak powiedzieć, czyli naszym głównym zadaniem będzie okraść coś. Co będzie trzeba okraść? Zobaczymy. Znaczy, ja wiem, wy nie wiecie, mam odblokowane póki co, w sumie to już 3 tak naprawdę i do połowy skończone, tak jakby te 3 levele, ten level, się włączył. Dobra, ogólnie pokażę wam, o co tutaj chodzi, jak to się gra i przejdziemy sobie któryś z takich już późniejszych leveli, żeby pokazać wam ogólnie, jak to wygląda podczas gry, prawda? Sorry, jeżeli obraz oczywiście mnie się ciął, ale to już mówiłem w poprzednim odcinku. To jest taki program, który może nie jest jakiś super mega dobry do nagrywania z tego. No i super, oczywiście będzie miliard reklam. Wcielamy się w Boba, który ma okraść dom, akurat w tym jest dom. I ma na to paręnaście sekund i nie może zostać wykryty. Aktualnie już mnie zauważyli, bo już wiedzą, gdzie jestem. Mogę zgadnąć wszystko. Jeżeli podchodzę do jakichś przedmiotów, to mogę się w nich schować, albo mogę je ukraść, albo mogę je zrobić, co mi się żywnie podoba. Mogę biegać, ale to oczywiście będzie zwracało uwagę ludzi, którzy są w tym domu. Mogę się ukryć, właśnie już usłyszeli, że gdzieś tu idę. Ogólnie w czymś muszę ukraść... O, fuck, właśnie tu idzie. Mówiłem. I to jest... Nie wiem, szczerze mówiąc, kto to jest. Sorry, że tą reklamę tutaj z góry, ale to już nie moja wina, że ona tutaj jest, bo jest po prostu sobie tam po prostu. Co mi bardzo też wgnerwia, uwierzcie mi. Dobra, nie usłyszał. On będzie sobie chodził tak ogólnie w każdą stronę po kolei. Ja muszę się przed nim chować, dopóki nie ukradnę jednej rzeczy, która jest coś tam. Nie pamiętam dokładnie, co to było. Jakiś przedmiot. O, to co leży tutaj. Hello, is this police? Dobra, już zadzwonił na policję. I teraz ten ziomek będzie próbował mnie ścigać i będzie próbował mnie złapać. Czy mu się uda? Nie wiem. Ale ja wolę nie ryzykować. A, fuck, chowaj się. Dobra, czekajcie. Wyjdę sobie, ukradnę to, co jest tutaj. I się znowu schowam. Mam potionek, który robi mnie niewidzialnym, ale tego potionka póki co nie będę używał. Pokażę wam ogólnie, jak tutaj zdobyć więcej kasy. Znaczy, kasę to zdobywa się podczas, kiedy się coś ukradnie i tyle. To nie jest zbytnio skomplikowane tak naprawdę. Dobra, teraz szuka mnie też policja i nie tylko tamten ziomek, który szukał mnie wcześniej. Fuck! No i złapali mnie. Dobra, ta misja może troszeczkę jest za trudna. Ja dawno w tą grę nie grałem dosyć. Jakiś tydzień. Więc pójdę trochę w trudniejsze levele, co tam. Zaszaleję sobie, prawda? Tutaj niektóre wiem, że były dosyć proste, dosyć fajne. Wkurzają mnie ciągle te reklamy i wkurzają. Dobra, tutaj akurat w tym rozdziale gry pracujemy dla jakiegoś innego takiego ziomka, który chciał nas tłuc, chyba to jakoś coś w takim stylu było, chociaż dokładnie nie pamiętam, bo dawno ten level blokowałem. Ale ogólnie tak to właśnie wyglądało. Dobra. Taki znaczek przy maszynach oznacza, że możemy zwrócić uwagę tych panów, którzy tutaj stoją. On ma jakiś tam licznik swój, 4 sekundy aktualnie ten ma. I on do niego potem podejdzie, a ja będę mógł sobie spokojnie tutaj przejść, nie zwracając tego uwagi. I tyle. Zebrać resztę przedmiotów, wejść, zobaczyć, czy jest może tutaj o coś do zebrania. No jasne, że jest, czemu miałoby nie być. Dobra, tutaj stoi następny policjant, mogę znowu zwrócić jego uwagę, chyba poprzez tak, to o, dokładnie. Podejdę sobie tutaj, stanę przy ścianie. Teraz on nie będzie mógł mnie zauważyć, bo... Ale fuks, ja nie wierzę. No dobra, mam kolejny przedmiot. Tu jest przedmiot, który muszę zgarnąć i tam jest od razu wyjście, więc nie było trudno tak bardzo. Uciekliśmy, zebraliśmy chyba wszystko, czyż nie? Zdobyliśmy 3 achievementy, znaczy 3, żeby, wiecie, na 100% zrobić wszyściutko. Zdobyliśmy, no i jest okej. Okay. Dostaliśmy więcej pieniążków, dostaliśmy więcej... skora, tak, dokładnie. Możemy kupować sobie różne upgrade'y do naszej postaci, typu bardziej być takim jak ninja, wiecie, żeby szybciej biegać, żeby szybciej łapać, żeby z daleka łapać, szybciej chodzić, szybciej wszystko robić. Możemy kupić jakieś przedmioty, które będą na przykład zatruwały strażników, zwracały ich uwagę, robiły nas niewidzialnym, teleportowały, lockpick, wszystkie drzwi odblokowuje. Znaczy odblokowuje drzwi, możemy kupić sobie jakiś strój, który raczej zbyt dużo nam nie daje, ale możemy, to jest najważniejsze, możemy to zrobić, tak. Pokażę wam jeszcze może jeden level, taki jeszcze z późniejszych, czekajcie, wróćmy do menu. Jeszcze raz do menu, odpalmy sobie bonus level i zobaczmy, co w nim będzie. Szczerze mówiąc, bonusów jeszcze nie grałem, dlatego jestem też ciekawy. Dobra, mamy tutaj klucz, który możemy odblokować jakieś drzwi. Jakie to będą drzwi? Nie wiem, zobaczymy. No dobra. Mamy, aha, już rozumiem, dobra, wiem. Tak, o, bo to jest taka jakby zagadka. Mamy tutaj parę kluczy,
które możemy ewentualnie... Tutaj akurat są drzwi zamknięte. Tu jest kolejny klucz i tu jest jakaś kopertka. Teraz musimy jakoś to zrobić tak, żeby nie marnować zbyt dużo klucza. I ten. O, dobra, tutaj było otwarte. Dobra, jest. Tutaj są też otwarte. Mam jeszcze jeden klucz. Ile mam już kluczy? Dwa klucze. Tutaj pokazują mi klucze. Tutaj w tym miejscu. Wracamy się troszkę tutaj. O, czy tutaj są może drzwi otwarte? Tak, tutaj są drzwi otwarte. Tutaj leży kolejny przedmiot. Tutaj są drzwi otwarte. Nie, tutaj są zamknięte. Więc tutaj nie idziemy. Bo tutaj zmarnujemy tylko klucz. Więc nam to zbytnio potrzebne nie jest. Mam nadzieję, że dźwięk z gry dobrze jest słyszalny. Tutaj nie wiem, czy warto iść, dlatego najpierw... Ajajaj, dobra. Czekajcie. Gdzie jest kolejny klucz? Tak, o, tutaj musimy zmarnować dwa. Tutaj też musimy zmarnować dwa. Możemy oddalić sobie mapę. Czekajcie, jak to się oddalało? Wiem, że się dało jakoś oddalić mapę. Tylko nie pamiętam, jak to się robiło. O, tak, dobra. Tak, o, te drzwi są zamknięte. Musimy iść... Tu jest kolejny klucz, więc musimy iść... No, nie tak zrób. Musimy iść tutaj... Ja nie mogę. Musimy iść do góry, wziąć klucz, przejść przez te drzwi, które były tam i otworzyć. Będziemy mieli wtedy jeden klucz. Nie, to w takim razie dobra. Już wiem. Czekajcie, zrobimy tak. Pójdziemy tutaj. Pójdziemy znowu tutaj, o. Pójdziemy tutaj. Tutaj drzwi są otwarte. Nie, zamknięte. Które były otwarte? Te były otwarte. Tylko, że to jest tylko karta, więc to nam dużo nie daje. Musimy iść teraz w tą stronę tutaj, o. Bo tu jest klucz i tu są drzwi otwarte, więc możemy na spokojnie przejść. Zobaczmy, gdzie są następne drzwi. Tak, o, tutaj jest klucz znowu. Na górze widzę, że są drzwi otwarte, więc może będzie prosta droga do tego. Zobaczmy, przejdźmy, otwórzmy. Tutaj są otwarte drzwi, dobrze. Czy tutaj są otwarte drzwi? Tak. Czy tutaj są otwarte? Tak, dobra. Jeszcze coś? Tu są otwarte drzwi, tutaj też możemy coś zgarnąć. Przez okno raczej nie wyjdziemy. Tutaj są otwarte, otwarte. Mamy jeszcze jeden klucz, tutaj było otwarte, z tego co pamiętam. Tak. Dobra, musimy dostać się teraz do pokoju. Tylko poczekajcie, bo ja nie wiem, nie mogę oddalić mapy tam do góry, co mnie strasznie nerwia. Musimy iść do góry w takim razie. Mogę tutaj oddalić, czy to już jest maksymalny poziom? Dobra, to jest maksymalny poziom. Niestety nie mogę tego przesunąć, więc nie zobaczę. Dobra, może gdzieś na porządku są drzwi, które będą otwarte, przez które będziemy mogli przejść ewentualnie. Czekajcie. Tutaj jest jeden klucz, tutaj jest jeden klucz. Na górze drzwi nie widzę niestety. Możemy iść... Brakuje nam jednego klucza, mamy tylko jeden klucz. To jest bardzo smutne. A na górze klucza nie ma, z tego co widzę. Chyba, że nie, raczej nie ma szans. Musimy chyba... Fuck, otworzyłem drzwi. Dobra, już przegrałem, jednym słowem przegrałem. Tutaj chyba trzeba użyć tego podjąka, czy nie wiem co to tam było, żeby zrobić ten level, bo tylko i wyłącznie na to wygląda. Że tak właśnie trzeba zrobić, bo tu są drzwi zamknięte, tutaj są drzwi zamknięte, inaczej się nie przejdzie. Tutaj mamy drzwi, tam są potem drzwi jeszcze do aktywowania, tu są otwarte i jeszcze drzwi, które będzie trzeba otworzyć, to te drzwi i drzwi... nie te drzwi. Te drzwi na dole i jeszcze jedne drzwi i jeszcze... W sumie to jeszcze trzy klucze były nam potrzebne. Cholera jasna, jak to zrobić? To zbytnio sensu nie ma, bo przez okna uciec się nie da przecież, prawda? No ale dobra, nie będziemy główkować, zagrajcie sobie sami, jeżeli wam się podoba gra. Gra jest wciągająca, jeżeli chodzi o takie gry, to jest gra dosyć, można powiedzieć, na myślenie, na zręczność i na wszystko inne, bo trzeba tutaj trochę pomyśleć jednak, trzeba tutaj troszkę pogłówkować, co gdzie iść i no i uciekać, jeżeli ktoś będzie was gonił, prawda? Więc życzę wam powodzenia, ja się z wami żegnam. Moja ocena tej gry to przynajmniej 8 punktów, bo naprawdę, gra jest ciekawa. Ma fajne dźwięki, fajną muzykę, ładną grafikę, wszystko czego właśnie, rozumiecie chyba, prawda? No właśnie, więc to tyle, cześć, pa i żegnam się i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i zapraszam na następny, który będzie kiedyś tam, ale na pewno będzie. Na razie, cześć, psz.